Cześć, witaj w medytacji prowadzonej, w której będziesz miał okazję połączyć się ze swoim sercem, wysłać mu nieco więcej życzliwości, wdzięczności oraz po prostu dać mu nieco więcej uwagi. Lepsza relacja ze swoim sercem, które jest ważnym organem w naszym ciele oraz ważnym centrum energetycznym, przekłada się na bardziej harmonijne, szczęśliwe życie. Jeżeli ten temat Cię zainteresuje, zapraszam Cię na naszą stronę jakmedytować.pl, w której znajdziesz więcej informacji na temat praktyki koherencji serca. A teraz zapraszam Cię już do medytacji. Połóż się lub usiądź wygodnie. Wyprostuj swoje plecy. I skieruj swoją uwagę na swój oddech. Zaobserwuj, jaki on jest w tym momencie. Czy jest szybki? Czy wolny? Czy głęboki? Czy może płytki? Możesz to zauważyć, obserwując swoją klatkę piersiową, brzuch, jak się rozszerza i kurczy. Możesz także to obserwować, jak twoje powietrze wchodzi poprzez twój nos, usta, a następnie wychodzi poprzez twój nos lub usta. Obserwujesz temperaturę wdechu i wydechu. Jeżeli twój oddech jest bardzo płytki, możesz nieco bardziej go pogłębić, delikatnie. Tak, by nieco więcej brać tlenu podczas każdego wdechu. Ale tak, żeby oddech był dla ciebie nadal komfortowy i nie powodował dodatkowych napięć. Teraz przenieś uwagę na okolice swojego serca, klatki piersiowej. Skoncentruj się w jednym punkcie. Niech cała twoja uwaga będzie skupiona najbardziej jak to możliwe w jednym miejscu. Okolicy klatki piersiowej. Być może będziesz w stanie wyczuć bicie swojego serca. Jeżeli nie, to nie szkodzi.
Po prostu skieruj uwagę w to miejsce. Być może odczuwasz jakieś doznania w tych okolicach. Mniej lub bardziej intensywne. Jakiekolwiek doznanie pojawia się w okolicy twojego serca, daj mu uwagę. Lecz nie przywiązuj się do tego odczucia. Powiedz mu wewnętrzne tak. Pozwalam być temu doznaniu. Tak. Pozwalam przeminąć temu doznaniu. Delikatnie uśmiechnij się w okolice swojego serca. Możesz lekko uśmiechnąć się fizycznie, podnieś kąciki swoich ust. Tak, by uruchomić w sobie delikatną radość, życzliwość i skierować energię, która w ten sposób się wyzwala w okolice swojego serca poprzez skupianie się na tej okolicy. Przyjmijże serce, które bije w twojej klatce piersiowej, jest jakby osobnym bytem, osobną istotą, której chcesz wysłać życzliwość, dać znak, że ją akceptujesz, że masz pozytywne, przyjazne zamiary w stosunku do niej. Niech twoje serce poczuje się tak, jakby wiedziało, że jest mile widziane i przyjmowane przez ciebie. Sam oddech i skupienie uwagi na swoim sercu jest sygnałem, że jest serce dla ciebie czymś istotnym. Dodatkowo wzbudzenie w sobie radości, życzliwości, być może nawet wdzięczności za to, że pracuje przy
przez cały dzień, 24 godziny na dobę. I dzięki niemu tak naprawdę twoje całe ciało może funkcjonować, być zdrowe, żywe. To jest moment, gdy możesz wyrazić wdzięczność, życzliwość do swojego serca. Podczas tej medytacji utrzymuj skupioną, ciągłą uwagę na swoim sercu lub okolicy swojego serca, jeżeli jest ci łatwiej odczuć coś, co jest w pobliżu twojego serca. Tak naprawdę liczy się intencja. I chęci połączenia się ze swoim sercem. Dzięki takiemu ćwiczeniu twoje serce będzie pracować bardziej harmonijnie, w sposób bardziej efektywny. A tobie łatwiej będzie i częściej będziesz przebywał w stanie koherencji serca. Jest to stan balansu. Jest to stan równowagi ciała i umysłu. Jest to stan równowagi emocjonalnej. Jest to stan, w którym nie masz dużych strachów, dużych pragnień, które musisz spełnić. Jest to stan spełnienia, takiego poczucia, że jest dobrze, tak jak jest. Weź teraz jeszcze kilka głębszych oddechów na koniec tej medytacji. Dziękuję ci za tą wspólną medytację. Mam nadzieję, że nieco bardziej połączyłeś się ze swoim sercem, że udało ci się wysłać nieco życzliwości i wdzięczności do
do swojego serca. Praktykuj tego typu medytacje jak najczęściej, w wolnej chwili. W ten sposób praktykujesz życzliwość, wdzięczność do siebie, a co za tym idzie także do innych. I przebywasz więcej w stanie życzliwości, pozytywnego nastawienia. Dziękuję Ci za ten wspólny czas i mam nadzieję do następnej wspólnej medytacji.